Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj jesteśmy, jak widzicie, na nowym świecie W52. Może to takie dla was zaskoczenie, bo mówiłem wszędzie tam w komentarzach i tak dalej, że nie będę grał na tym serwerze, nie planuję, załatwiłem wam kodzik, do którego zaraz przejdę, no ale że samemu tutaj grać nie będę. Troszeczkę się zmieniło pod tym względem, że pogramy, ale nie będzie to żadna nowa seria na tam miesiące, lata, nie będzie to też po prostu nowa postać, tylko taka seria, powiedzmy, dla zabawy. Kilka odcinków nagram z tej postaci i ją porzucę, więc nie planuję tutaj grać jakoś dłużej. Wy lubicie starty serwerów, lubicie pierwsze dni, więc stwierdziłem, że to wam ogarnę. Natomiast później wrócimy sobie oczywiście do swoich głównych postaci, żeby coś się zadziało na kanale, tak jak mówię, no wy lubicie te starty, więc dlaczego by nie? Więc postanowiłem, że do takiej gry for fun weźmiemy sobie Berserka. Ja tu nie planuję ani jakoś tryhardować, ani jakoś się starać, ani nic takiego, tylko po prostu, tak jak mówię, coś tam poklikam, powydajemy jakieś grzybki na głupotki i po prostu sobie skończymy grać, tak jak mówię, no za dużo tych postaci i nie miałbym czasu na ogarnięcie kolejnej, więc no nie ma szans, tak jak mówię, kilka dni i porzucamy, więc to jest wstępny plan, ale taka, można powiedzieć, niespodzianka, chociaż już kto tam, wiadomo, chciał, to wyhaczył tą postać na tym serwerze, jak sobie zrobił konto. No i przypominam oczywiście o moim kodziku, dlatego że jest kod Neutral52, ja go jeszcze tutaj na tym koncie nie używałem, więc zaraz przy was użyję, który, jak widzicie w opisie, co prawda jest po angielsku, ale myślę, że każdy rozumie, daje wam 50 grzybków, gryfa na 2 tygodnie. No i podkę nieśmiertelkę. Zaraz go użyjemy, żeby zobaczyć, czy wszystko działa. I wiem, że kodzik przez parę minut na początku serwera nie działał. Do tego zaraz przejdę, bo już od razu kilka minut po starcie miałem spam i na Discordzie i w komentarzach, czemu nie działa. Ale to za chwilkę. Na wstępie możecie oczywiście zostawić kciuczka w górę. Będzie mi bardzo, bardzo miło, żeby ten film jakoś fajnie tam się przebił, bo wiem, że pewnie zrobi duże wyświetlenia, no bo to jest nowy serwer, start, więc takie filmy robią wyświetlenia po prostu. Więc zostawcie tego kciuka w górę i napiszcie w komentarzu, czy użyliście kod. Jeżeli użyliście kodu na swojej postaci na W52, to napiszcie ja albo użyłem, albo coś takiego, żebym wiedział, czy was było dużo, czy was było mało, bo jestem w sumie ciekaw. No i okej, odnośnie właśnie tego kodu, tak jak mówię, Neutral52, powiedziałem wam już, co daje, można go użyć do 20 levela, więc jeśli jeszcze tego 20 levela nie macie, a nie użyliście jeszcze żadnego kodu, to możecie go używać. Tak jak mówię, kodzik można użyć tylko od jednego twórcy. Bardzo dużo osób, bardzo dużo twórców ma swoje kody. Na przykład tutaj w gildii jesteśmy z Demonką, który również ma swój kod, tam od niego pewnie jego czeskie community używa tego kodu i można takiego kodu twórcy użyć tylko jednego na konto, więc pamiętajcie, aby wybrać rozważnie, gdyż no po prostu wybierzcie swojego ulubionego twórcę, to pierwsza sprawa, albo tego, któremu chcecie tam wesprzeć w teorii, bo tak jak mówię, no materialnie nic mi to nie daje, aczkolwiek no po prostu pokazuję twórcom, że community jest duże i to, co ja już powtarzam 100 razy, że będę mógł dzięki temu dla was organizować jakieś giveaway, będę dostał częściej jakieś kody na grzyby i takie pierdoły, więc myślę, że to dla was jako społeczności jest git, więc no, tak jak mówię, tego kodu możecie użyć tylko jednego na konto od twórców, a każdy kod daje tyle to samo, więc jakby nie ma tam wyboru, który lepszy, który gorszy, tylko po prostu wybierzcie sobie ten, który wam najbardziej odpowiada. No i oczywiście, jeżeli macie konto, jeszcze nie macie 20 levela, to wchodzicie sobie tutaj w plusika, wchodzicie sobie w gratis i wpisujecie Neutral52. Z tego, co wiem, z małych liter również można, ale niech będzie z tych dużych. Daj mi bonus, cyk, kupon został wprowadzony pomyślnie. I właśnie, teraz już dostaliśmy wszystko od razu, więc jakby git. Z tego, co wiem, o, mamy nagroda 2x3 i nagroda 3x3, czyli to, co mówiłem. Bardzo fajne animacje. Swoją drogą, chyba kiedyś czegoś takiego nie było, albo nie pamiętam, nieważne. W każdym razie przez pierwsze chyba tam, nie wiem, 10 minut serwera kod nie działał, jak ktoś wpisywał, to nic nie dostawał, później jak wpisał drugi raz, to było, że kod już jest użyty, to był błąd, z tego co wiem, żaden kod twórców właśnie nie działał, coś tam musieli skopać niestety, ale napisałem od razu, zapytałem, jak zaczęliście mi spamować, że nie działa i tak jak mówię, dosłownie 16:10, czyli po 10 minutach już pisaliście, że wszystko git, ja też dostałem informację, że faktycznie nie działały, ale zostały te godziki naprawione.
Więc no to troszeczkę wtopa, bo w sensie takim, że ja wam jakby obiecuję, że taki kod jest, że taki kod działa, no a to czy on faktycznie działa nie zależy do końca ode mnie, tylko zależy od twórców, więc jak oni coś tam zepsuli, że te kodziki nie działały, to ja od razu dostałem spam na Discordzie, na właśnie w komentarzach i tak dalej, że nie działa, ale już wszystko działa, już jest wszystko git, więc jak najbardziej okej. No i jeszcze z takich newsów, to w ogóle długi wstęp, ale no to tak kwestia, żeby to wszystko rozwinąć i wyjaśnić, dostałem swój własny reflink, który również pozwala śledzić, ile osób z niego korzysta, ile osób używa. Jest to pierwszy link w komentarzu pod tym filmem. Możecie w niego po prostu kliknąć, żeby zrobić tam jakiś ruch fajny. Będzie mi również miło. Tam jak klikniecie w ten link, to jest chyba Zagraj w Shakes and Fidget i po dwukropku jest właśnie ten link. Jak w niego klikniecie, to was przeniesie do najnowszego serwera bodajże. No i w linku będziecie widzieć, że tam jakiś tam YouTuber Neutral czy coś takiego. Więc to po prostu mój reflink, żeby też pokazać, że faktycznie ruch fajny robimy na tym reflinku i generalnie w tej gierce. Dobra, no i co? Możemy powolutku zaczynać. Gildię mam, jakąś tam sobie znalazłem na start. Tak jak mówię, nie wiem ile tu pogram, dałem znać tam chyba liderowi dokładnie, że mogę grać krótko, także chyba nie będą źli. Tu w ogóle jaka grafika dziwna, co to jest takie? To chyba na start nowego serwera, coś takiego, nie widziałem tego wcześniej. A tu macie, bo to chyba to odliczanie, już jest, że zero. Tym razem wreszcie możemy znaleźć się wśród najlepszych graczy. Musisz zrobić coś w zamian, marnujesz tu czas. Aha, no to chyba właśnie dlatego, że nowy serwer, to coś takiego zostało zrobione. Spoko, mi się podoba osobiście, no ale niech będzie. Zaczynamy. Może zaczniemy od tego, że sobie znajdę tu w ogóle jakieś potki, żeby mnie z gildii nie wywaliły. Mały na siłę, no i jeszcze oczywiście na HP. Tak jak mówię, no nie będę się tu jakoś bardzo nie wiadomo jak tryhardował, starał. To jest postać dosłownie na chwilkę for fun. Nie wiem ile ten odcinek będzie też trwał. Zrobimy jakieś tam początki, żebyście wiedzieli w ogóle o co chodzi. Dobra, mamy wytrzymałość, nieśmiertelkę mamy z mojego kodu. Na razie może być. No i co? No i teraz 10 level musimy sobie wbić, tylko pytanie czy, dobra, ta misja jest chyba najbardziej git, pytanie teraz jest takie, tutaj sobie założymy, ale to i tak nam bardzo nie jest potrzebne, używamy klepsydr, nie? W teorii nie powinienem używać, ale teraz sobie będziemy używać, żebyście po prostu nie czekali, tylko raz, dwa sobie to wszystko zrobimy, no bo wiadomo, że tutaj z klepsydr, bez klepsydr by schodziło o wiele dłużej, no a dostajemy te 100 klepsydr na start, które no przydałyby mi się na pewno nie na misje, które trwają 20 sekund, no ale wiecie jak to jest. Dobra, tutaj sobie chyba weźmiemy Tom, weźmiemy sobie kolejne, no to zdecydowanie ta, oczywiście bierzemy Podexpa, nowy serwer W52, dużo osób z was, w ogóle jeszcze jedna rzecz, to wam mogę powiedzieć, że z tego co pisaliście wy mi sami w komentarzach, to można było przenieść dosłownie wszystkie grzyby ze speed serwera na ten właśnie serwer W52, czyli nawet nie musiały być to grzyby kupione, co mnie szczerze mówiąc zdziwiło, ale tak pisaliście, że faktycznie tak jest i po prostu klikając w ten link, który dostaliście na poczcie, na swojej postaci na speed serwerze, mogliście nawet te grzybki, które mieliście z rekompensaty, czyli tam chyba 140 grzybów za to, że serwer speed na początku działał tak wolno, je również mogliście przenieść na ten serwer, więc 140 grzybów ze speed serwera, dodatkowo jak założyliście konto przed startem serwera, czyli chyba nawet teraz to działa, ale na pewno wiem, że przed startem serwera to dostaliście jeszcze tam chyba jakoś za założenie postaci plus potwierdzenie konta łącznie 40 grzybów, to już macie 180, no i jeszcze 50 z kodu, no to macie 230, więc naprawdę fajny start, nie wydając nawet grosza na tą postać, także no myślę, że to warto, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to możecie zerknąć. Tak mi pisaliście pod właśnie wczorajszym filmem, że nawet grzybki, których nie kupowaliście, tylko dostaliście za darmo, również je można było przenosić. Tu nie wiem czy dobrą misję wziąłem, ale to takie jakieś bardzo nieistotne. Tu fajna klata, ale my klaty to zaraz poszukamy jeszcze. To akurat nie będziemy się jakoś tam rozwodzić nad tym. Dobra, tu sobie weźmiemy tą misję, no już zbliża się powoli ten 10 level. I bardzo dużo osób, no nie wiedziałem, że to wam sprawi problem, zwłaszcza, że wczorajszy film, czy ten film, nie wczorajszy, tylko ten, gdzie mówiłem o kodzie, właśnie swoim tym promo kodzie tak zwanym. Nie wiedziałem, że to wam sprawi tyle problemów, bo było napisane na tym ekranie początkowym, gdzie się zaczynał film, ale bardzo dużo osób pytało mnie, jak założyć konto wcześniej niż właśnie
tutaj już po starcie serwera, no i nie można było tego zrobić oczywiście przez, poczekajcie, bo ja tu się muszę skupić, nie można tego było zrobić przez aplikację, bo serwer jeszcze nie był uruchomiony, nie był dostępny, ale po wpisaniu w52.syfygame.net w przeglądarkę tą postać już mogliście założyć, więc dużo to sprawiło problemów, bardzo dużo o to pytań miałem, nie mam pojęcia szczerze mówiąc czemu, no bo raczej to było dla mnie takie, można powiedzieć, logiczne, ale może nie dla każdego, więc teraz mam nauczkę, żeby na przyszłość wam o tym mówić, bo wygląda na to, że teraz serwery będą startowały właśnie w ten sposób, że... O dobra, od razu jakieś osiągnięcia dostaliśmy, tylko co my tutaj, co my tu ciekawego dostaliśmy, tak szczerze, będzie można w ogóle na tym serwerze zrobić sobie już osiągnięcie z tym Mikołajem, kup grzyby, no i tego smokogryfa, dobra, to jest jak najbardziej ok. No i dobra, i teraz może sobie poszukamy jakichś tutaj itemków ciekawych, tu niestety zręczność, siła, wytrzymałość może być, niech będzie, trinket chyba od 15 levela dopiero jest dostępny, więc to z tym się wstrzymamy, powiedzmy, na pewno jakąś broń fajną, tu na zręczność ciągle, matko, ile itemów na zręczność nam dropi. Dobra, tu fajna czapka, dość tak, że niech będzie. Siła wytrzymałość zaledwie plus 4, ale w sumie niech będzie. Jakoś tam się bardzo nie będziemy rozwodzić. Tak jak mówię, no podchodzę na chillu, totalnie na chillu do tego serwera, w ogóle mnie nie obchodzi jaki tutaj będziemy mieć level po jakim czasie, ani nic, totalnie for fun, nie spinamy się i tak jak mówię, specjalnie dla was tylko i wyłącznie, bo ja na nowe klasy postaci, na nowe generalnie postacie, no to w sumie możemy zamienić, na nowe postacie nie mam totalnie czasu, tu w ogóle mi jakieś dobre rzeczy dropią, więc no nie, klasa na dłużej nie, może na następna nasza klasa postaci taka, czemu ja mówię ciągle klasa postaci, postać, następna nasza postać taka na bardziej na poważnie, to może będzie na W55, bo to będzie taki znowu fajny serwer okrągły, po tym W50 to może coś tam pokminimy, do tego czasu może, a poczekajcie, no tak, to na pewno zmienię, czyli nam jeszcze rękawiczki są potrzebne, pas mam, no i ewentualnie gabinet magii. Do tego czasu może na berserku już bijemy 500 poziom, tak mi się wydaje, no w sumie na pewno, mamy dopiero W52, więc jeszcze troszkę czasu jest i może na przykład fajną mi ktoś propozycję dał ostatnio w komentarzach, to tak swoją drogą, żeby zrobić coś takiego, że grać na klasach, na tych swoich postaciach do momentu, gdzie wbije sobie 500 poziom i po prostu wtedy kończyć serię. I powiem wam, że to wcale nie jest głupie. Oczywiście nie tyczyłoby się to klas postaci tych, na których ja lubię grać i które uważam za swoje mainy tak zwane, czyli tam wojownik, mag, zabójca w tym momencie. Na tych postaciach będę grał i grał długo, nawet ponad 500 poziom, ale właśnie takie postacie jak, nie wiem, łowca demonów, berserk, może druid, to by nie było takie głupie, żeby właśnie dobić na nich ten 500, tak w cudzysłowie zamknąć tą postać i zakończyć na niej grę, tak zwieńczeniem właśnie takim to ten 500 poziom by był tego czasu, który poświęciliśmy na to, jeszcze o tym pomyślę, ale to by, tak jak mówię, wcale nie było takie głupie. No i właśnie do W55 byśmy sobie już tą naszą postać, tego naszego berserka zamknęli w teorii, więc może na W55 na przykład berserkiem na nowo i na długo. Coś takiego? Może, nie wiem, jeszcze będę musiał pomyśleć. Dobra, co my tu potrzebujemy? Tu na pewno jakiś wisiorek fajny by się przydał. Tak jak ja gadam i coś robię, to może nie wyglądać wcale super. Ja się mogę coś głupiego zrobić albo pomylić, więc to od razu sorry. No ale nie tutaj, gameplay nie jest tutaj głównym, powiedzmy, naszym... inteligencja, wytrzymałość, nie jest tutaj głównym naszym, tym na czym chcemy się skupić, powiedzmy, tu na wytrzymałość 8, dobra, no i w sumie jak będzie, no nie jest to jakieś, nie są te itemki jakieś super, nie wiadomo jakie, no ale okej, no i teraz mamy kluczyk od razu, więc to akurat git, w tym lochu możemy sobie pokonać pierwsze lochy bez problemu i mamy czapaję zimową, oczywiście itemki zimowe, świąteczne w zasadzie od razu możemy na tym serwerze zdobyć, więc już to będziemy mieć z głowy, dobra, no i dalej, lecimy, kogo my tu mamy? Teraz mamy szkieletora. Czy tego szkieletora jesteśmy w stanie kliknąć? Nie wiem, czy dobrze, że tą czapkę zmieniłem tak szczerze, ale niech tam będzie. No i zobaczmy, czy tego szkieleta jeszcze byśmy byli w stanie tutaj sobie pokonać. W sumie to ja mam sporo golda. No i teraz, czy mi gold jest na coś potrzebny? No nie, bo na razie itemków nie będę zmieniał, więc wypadałoby tutaj wrzucić w tą siłę.
powiedzmy 75, niech będzie w szczęście jeszcze troszkę dosłownie, żeby mieć tego szczęścia na jakimś takim fajnym poziomie. Nie pamiętam, powiem wam, jak się grało na Berserku na startach serwerów. Berserkiem ostatni raz grałem na S37, ten mój Berserk, no tam akurat początki na nim nie były zbyt dobre i on generalnie nie był zbyt poprawnie rozwinięty, bo ja też wtedy dużo przez to, że nagrywam tego Shakesa, się dowiedziałem o tej grze, a wtedy jeszcze nie nagrywałem, jak ja zaczynałem na nim grać, więc wcale to nie było takie oczywiste, jak tutaj się gra, jak go rozwinąć i tak dalej, więc tam dużo błędów zostało zrobionych i powiem wam, że teraz nie pamiętam, no wiem jedynie to, że wystarczy oprzeć tutaj kciuka, nie kciuka, nawet łokcia na enterze i po prostu wszystko nam tu pada, no ale jak widzicie, nie do końca. Tamten kolejny też nam padł, tu w ogóle ktoś mi pisze, ale nie będę otwierał, żeby nie było. O, w ogóle strasznie mało ataków dostaliśmy, zobaczcie, wcale jesteśmy tutaj incognito na tym serwerze, do momentu wyjścia tego odcinka mało kto będzie wiedział, że w ogóle gramy. Te lochy sobie oczywiście zapiszemy, zaraz obejrzymy. No i pytanie, czy jesteśmy w stanie tego ożywięcia kliknąć? Jesteśmy, wydaje mi się, że jesteśmy. Zobaczcie, że tam parę razy mu, o, 6 HP mu teraz zostało, no nie, no lecimy dalej. Normalnie bym pewnie tego nie robił, no bo po co, ale że to jest taki odcineczek for fun, dopiero 15 minut, może do jakiejś pół godzinki dobijemy, no to dlaczego by tego nie spróbować przeklikać. No teraz 148 HP, no i dokładnie, padło nam i mamy 11 level, zaczyna się zabawa na berserku, lożki niemożliwe stają się możliwe. No i teraz mamy podstępnego wampira, niestety jest to również zwiadowca, więc raczej nie uda nam się go tutaj przeklikać. No i co? No i teraz tak naprawdę zabawa z klaserem zaczyna się powolutku. Też nie będziemy jakoś tryhardować, no ale mimo wszystko 5000 to... W ogóle jest chyba dużo graczy, mi się wydaje, na tym serwerze, albo to takie złudzenie. 15000, nie wiem, szczerze mówiąc, czy to dużo, czy to mało. Nagrałem to przed 19. Wy pewnie dostaniecie to w okolicach godziny 20, no może troszkę wcześniej, ale wydaje mi się, że to sporo, nie wiem. No po tym speed serwerze, może jakiś tam hype jest delikatny, nie mam pojęcia. No dobrze by było bić takich tutaj kolegów, którzy mają prawie całe EQ, żeby ten klaserek jakoś wbijać. Potem sobie oczywiście sprawdzimy, nie będę was tym zanudzał na odcinku, to jakby nie myślcie sobie, ja tutaj tylko delikatnie powbijam ten klaser, żeby wbić powiedzmy z 10%, z 20% to raczej nie powinno być dużym problemem dla nas, no bo to akurat nie jest najciekawsza rzecz, musicie przyznać, więc tym was nie będę zanudzał na odcinku, zaraz sobie obejrzymy te lożki, no i taki po prostu początek. Ja tu może jeszcze tego klasera trochę porobię, chociaż nie wiem, czy mi się chce, jak to ma być postać na kilka dni, to czy martwić się o jakiś klaser, chyba się to mija z celem, delikatnie mówiąc, no ale zobaczymy. Jeszcze sobie zerkniemy na topkę w ogóle, jak w tym momencie wygląda, no ale tak jak mówię, teraz to dopiero, teraz tak naprawdę ten, kto jest w topce, to wychodzi, że nie umie za bardzo grać, że on tak naprawdę z tej topki szybko zniknie, a prawdziwa topka będzie się tam... O, tu przegraliśmy, a można jeszcze raz? Nie, on ma już 15 level prawie. A dopiero tam okolice godziny 23.30 to ta prawdziwa topka będzie faktycznie widoczna. Dobra, trochę golda mam, tu mi niektórzy dają, 181. No właśnie, no zobaczcie, chwila, moment i te 200 itemków, czyli prawie 10% klasera mamy i dosłownie nas to kosztowało tyle co nic. Dobra, tu możemy, no powiedzmy, że niech będzie po 20. No tu sobie dobijemy cyk cyk, no i lecimy dalej w siłę. W sumie tak sobie myślę, jakbyśmy tego golda sfarmili, o, osiągnięcie odblokowane jeszcze nam wpadło, jakbyśmy tego golda sfarmili jakąś fajną ilość, to może i ten kolejny loszek jeszcze by nam padł. To poczekajcie, jeszcze wbijemy na to 8000 i zobaczymy, jak to będzie szło. No widzicie, no jeżeli chodzi o uzupełnienie klasera jako grzybiarz, no to na początku jest bardzo przyjemnie, dopiero później robią się większe schody, żeby właśnie sobie ten klaserek uzupełniać. Także tak jak mówię, używajcie mojego kodziku, piszcie, kto użył, kto nie użył, tylko użył innego, no to nie miło, ale no trudno, tak też oczywiście się zdarza, więc nie mam tego za złe, no ale bardzo, bardzo mi będzie miło. Oczywiście jeżeli nie gracie, to wam też powiedziałem, jeżeli was nowy serwer nie interesuje, bo może tak być, zdaję sobie sprawę, że nie każdy leci na nowe serwery, tylko po prostu sobie tutaj gra na jednym i tym samym, to i tak oczywiście możecie zrobić konto, możecie na tym serwerze W52, możecie tego godu użyć, czy to nawet obserwować topkę, czy po prostu nigdy już więcej na to konto się nie logować, ale je zostawić, żeby ten kodzik był użyty, albo się pobawić za te 50 grzybków, czy tam nawet więcej, no bo tak jak mówię, za potwierdzenie postaci i za to wszystko troszkę tych grzybków się uzbiera, pobawić się przez ten weekend i dopiero potem to konto porzucić, a mimo wszystko kodzik zostanie użyty. Tak też może być,
jak uważacie, mi tak czy siak to wszystko zaliczy, no i będzie oczywiście bardzo, bardzo sympatycznie. No i standardowo tam po czasie, bo powiem wam, że jeżeli chodzi o S40, to dość późno dostałem te informacje, ile faktycznie kodów użyliście. W zasadzie tak dokładnie do tej pory nie wiem, tak jak mam być szczery, no ale wiem tylko tyle, że bardzo dużo i z tego co wiem, najprawdopodobniej najwięcej osób użyło mojego kodu na tamtym serwerze polskim, za co już wam dziękowałem i dziękuję znowu. No ale tak jak mówię, teraz też jak się dowiem tam po czasie, to oczywiście wam to powiem, no bo raczej to nie powinna być żadna tajemnica, no bo to wy używacie tego kodu, a nie ja. Dobra, plus 130, znaczy ja też, ale ja tylko raz. Dobra, plus 130 itemków, więc mamy plus 15%, no jak widzicie sporo, troszkę znowu tego golda sobie tu dostaliśmy. Wy golda widzicie, więc wszystko widać. No i okej, jak teraz wygląda tutaj walka z tym podstępnym wampirem? Szkoda, że nie ma żadnego, chociaż chyba on padnie też, powiem wam szczerze. Szkoda, że nie ma, o dokładnie, padł, no właśnie. To jest berserk cały w sobie, w swojej piękności. No i teraz mamy gula nocnego. Gul nocny to jest niestety wojownik. Więc gul nocny chyba no już tutaj nie padnie, chyba w tym momencie na gule jesteśmy za słabi. Szósty to jest bodajże mag, no już nie pamiętam tych początkowych lochów, ale tak mi się coś wydaje, no mag na pewno by padł. Ja tutaj jako berserk no to już mimowolnie dążę do tego, żeby jakiegoś maga mieć w lochach, no bo oczywiście to pada bardzo, bardzo łatwo. No i dobra, teraz może sobie zmienimy pozycję na jakieś, nie wiem, 6500 powiedzmy. Chcę dobić tego klasera tak no z 20%, to będzie git, a jak widzicie no jako grzybiarz wcale mi to długo nie zajmie. Wiem, że to jest monotonne, no ale sami wiecie jak to wygląda. Tak jak mówię, możecie jeszcze tego pierwszego linka w opisie, to, który tam jest SF Neutral, zagraj w Shakes and Fidget, możecie sobie w niego kliknąć, to już wspominałem. No i w zasadzie tyle, nie? Po to tak naprawdę ten film dla was powstaje, żebym wam powiedzieć, że troszeczkę takich nowości się pojawiło, jak właśnie Refling. No i git, jeszcze będę się starał, to wam mogę od razu powiedzieć, myślę, że to nie jest tajemnica, żeby sobie zdobyć własną stronę Shakesa, w tym sensie, że jak będziecie wpisywać neutral.syfygame.pl, to żeby was przenosiło do najnowszego serwera, tak jak teraz działa ten Reflink, to żeby tak działała taka własna podstrona powiedzmy. Trochę osób to ma, ja już powiem wam szczerze, że wczoraj jak dostałem tego Reflinka, to zagadałem o to, no i to jest w trakcie, więc jakby jak już będzie coś takiego, to nawet poprzez taką domenę będziecie mogli również sobie na Shakesa wbić, a dzięki temu też pokazać, że jesteście ode mnie, tak jakby, nie, że to moi widzowie, moje community, więc to się postaram ogarnąć, nie wiem na kiedy jeszcze, ale myślę, że będzie, także to jak najbardziej git, w fajnym kierunku, myślę, że ta współpraca powolutku idzie. Dobra, no i co, plus 81, mamy 19%, czyli już prawie 20%. Powiedzmy, że taki cel mówię na ten odcinek, na ten start serwera, żeby to było właśnie to 20%. Goldzika już nam dużo z nich nie leci. Może teraz polecimy na 6000. Zobaczymy sobie. Pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i komentarza, kto użył kodu, to piszcie ja. To również będzie mi bardzo, bardzo miło. No to takie szybkie wtrącenie i przypomnienie, jak ten klaser łupę, no bo tu akurat nie ma co się za bardzo rozwodzić, ani nic. O, tu w ogóle ktoś, zobaczcie, na świni jedzie z Gildii Poland. Proszę bardzo, Gildia Poland, polski opis, tutaj jacyś polscy koledzy, no a gość nie użył kodu, bo jeździ na świni. No chyba, że zmienił, ale chyba nawet się nie da zmienić gryfa na świnie, tak szczerze. Poczekajcie, da się, nie da się. Jak ma się gryfa, to można go tylko przedłużyć, a poprzednich wierzchowcy nie da się, trzeba czekać aż się skończy, więc tutaj kolega no ewidentnie kodziku neutrala nie użył, szkoda, no ale co zrobić, no tacy też się trafiają, musicie prostować takich ludzi, jak macie w gildii, gracie tutaj, macie jakieś gildie polskie, gracie ze sobą, to musicie wspominać o kodzie, żeby każdy na pewno dostał. To w ogóle chyba film oparty tylko i wyłącznie na promocji kodu i Reflinka, no ale co, ale mam nadzieję, że się podoba, no nowy serwer, nowa postać, to co tak jak mówię lubicie. Okej, okay, chyba już mamy, plus 12, a bo już sprawdzaliśmy wcześniej, no ale dobra, jest 20%,32. Bardzo fajnie i na szybko wbity. Zobaczmy jak tutaj na przykład Demonko. O, Demonko już tu się rozebrał, żeby go zbijali z tego co widzę. 26,52, ok, no to Demonko ładniej wbił od nas o wiele. No i tutaj widzę, że podstawy ma o wiele mocniejsze. Chyba mu widzowie dawali donate w grze tak zwane. Czyli po prostu jak mieli dużo golda, to go atakowali, mu przelewali tą kaskę. W teorii, w sensie coś tam była dyskusja, czy to jest na pewno fair, czy też nie. Możemy jeszcze trochę grzybów tutaj zużyć nam
na gula nocnego, no ale chyba się go nie uda niestety ubić. Była taka dyskusja, czy to jest jakby fair, czy też nie. Raczej fair, nie? W sensie, jak dopóki ludzie nie robią multikont, tylko po prostu na swoich kontach, na których i tak nie będą grać, przelewają tego golda właśnie do streamera, no to chyba to jest okej, nie? Tak naprawdę możesz się umówić z kolegami, że ty chcesz startować na nowym serwerze, oni na przykład nie planują grać, ale mogą w 10 osób robić właśnie takie konto, zbić tam sobie awkę, zarobić golda i po prostu zaatakować tego gościa i mu przelać, tego swojego kolegę, przelać mu tego golda, no tylko, że wiadomo, no taki streamer, czy też youtuber, nazwijmy to, ma o wiele większe przebicie i o wiele więcej osób może to robić, no ale sami wiecie, jak to wygląda. Dobra, no gul nam już raczej nie padnie, zobaczmy jeszcze, a to może na koniec topkę, na razie zobaczymy, jak tutaj... No właśnie, a w sumie zjawa to był mag, tylko że ta zjawa to nieważne jaką klasą jesteś, to i tak szybko pada, no ale zjawa to był mag, no i widzimy, jak właśnie z tymi magami Berserk sobie radzi. Tak to właśnie wygląda, tak to klasa sobie tutaj ora. Jeżeli chodzi o szkieleta, to możemy zobaczyć, co tu z nim ciekawego. On już 12 level, już jest wojownikiem, więc wcale to tak nie wygląda, żebyśmy się rozpędzili i go jakoś bardzo lali, chociaż może jakaś seryjka pójdzie. 5 chyba ciosów z rzędu, żadnych krytyków niestety, to akurat dość duży minus, teraz też żadnych, raz, dwa, trzy, okej, okay, no powiedzmy, że git, jakoś to wyglądało. Obrzydliwy ożywieniec to jest również wojownik, no i zobaczmy, jak tutaj z nim, troszkę się rozpędzamy, nie ma jakiejś ogromnej serii, nie wiadomo jakiej, no ale i tak powolutku jakoś to tam wygląda, jeżeli chodzi o tego ożywieńca. Dobra, tutaj klik, no i ledwo 118 HP, 3 ciosy z rzędu za 1001 hitek, no i udało się go również pokonać. I na koniec mamy tego wampira, to jest zwiad, więc ze zwiadem tutaj ciekawe mogą być walki, może być 10 hitów z rzędu i 10 uników z rzędu. Tu zobaczcie, jaka potężna buła w ogóle z jego strony. No ale udało się. No i teraz 33 HP nam zostało. Został on w sumie też na hitka, którego dostał. No i pokonany. Pierwsze lochy, proszę Państwa. Tak Was to wszystkich ciekawi. Tak Was emocjonują te starty serwerów. Więc pierwsze lochy za nami. No i mamy 11,5 levela. Więc nie najgorzej. Dobra, to by było na tyle. Taki odcinek informacyjny. Co ja tu w ogóle robię i jak to wszystko działa. Mam nadzieję, że się Wam spodobał. Tu już w ogóle ktoś ma, widzę, 7 salkę. 7 rycerzy, Dakin. Aha. A, no i jeszcze tą topkę Wam pokażę przecież, zapomniałem totalnie. O, Universe w ogóle gram z W50, to ciekawy akurat kolega, bardzo dużo grzybków tutaj wydaje, bardzo jest bogatym człowiekiem, na to wygląda, aczkolwiek, no jeżeli chodzi o umiejętności, są dość niskie, bo na przykład na W50 do tej pory, w sensie nie wiem, czy do tej pory, kilka dni temu jeszcze miał runkę 29%, gdzie już wiadomo, że no nawet my i generalnie bardzo dużo osób już ma te maksy, więc no tutaj jeżeli, i nawet podobno z tego, co ktoś pisał, on idzie w ogóle na golda tam na 380 levelu, no nie wiem, ciekawa sprawa, ale nie, niech sobie gra, tak jak mówię, akurat grzybków mu na pewno nie brakuje. Mamy tu od nas Dakina, który jest Berkiem, Game48, Rampstar, o, Rampstara kojarzymy ze Speed Servera. No, trochę Berków, jakiś tu mag w ogóle dobi, 26 level też ładnie. No i tak ta gildia w tym momencie wygląda. Tu mamy jakieś Eko Wojkę polską, Don Pedro, o, w ogóle Don Pedro znowu na odcinku jest. Don Pedro mi pisał, że użył mojego kodu, także dziękuję ślicznie Don Pedro i pozdrawiam, jeżeli oglądasz. To ten Pedro ze Speed Servera, który być może wygrał awatar. Jeszcze nie wiadomo, kto z tej między 11 a 50 wygrał, no ale życzę oczywiście Don Pedro zwycięstwa, albo Mefirowi, bo to było dwóch Polaków, którzy byli w topce, więc dobrze było, żeby ktoś z nich właśnie ten awatarek wylosował, no ale widzimy go, także pozdrawiam. Sporo w sumie jest Polaków, Texmo, Dyzio, tutaj ta Eko Wojka, Toksyczna, Max, no troszkę ich tutaj jest, no ale tak jak mówię, zobaczymy, jak to będzie wyglądać o godzinie 23.30, w sumie to chyba nawet nie zobaczę, bo już będę spał, ale no to wszystko w swoim czasie, może Wy zobaczycie, nieważne. Dziękuję Wam pięknie za oglądanie, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak, to standardowo kciuczek w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem, używajcie kodu NEUTRAL52, nawet jeżeli nie gracie na tym serwerze, to zróbcie konto i po prostu wpiszcie, żeby było. Możecie kliknąć w ref linka, który jest w opisie, który Was prowadzi do najnowszego serwera, z tego co wiem. No i oczywiście Twitch i Discord. Linki są w przypiętym komentarzu oraz również w opisie. Dziękuję Wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i cześć!